Dzień dobry, słychać mnie, tak. Nazywam się Łukasz Leśniak i złożyłem pół godziny temu dwie sprzeczne deklaracje. Moim partnerom, z którymi współtworzymy Startberry, powiedziałem, że w jak największych szczegółach opowiem wam o Startberry, a organizatorom powiedziałem, że zmieszczę się w 5 minut. Gratuluję sobie. Będę mówił dzisiaj o Startberry, czyli o nowej inicjatywie na rynku startupów w Warszawie. Startberry zostało stworzone przez Senfino, Microsoft i UI i dwa globalne brandy i brand z Warszawy, z warszawskich kabat, który przeniesie się potem na Grochów, postanowiły stworzyć nowe miejsce, które ma połączyć ze sobą dwie podstawowe funkcje w naszej nowej siedzibie na ulicy Grochowskiej 306 w Warszawie. Tak mniej więcej wygląda wizualizacja budynku, który właśnie jest odnawiany przez właścicieli. Dwie podstawowe rzeczy, które Startberry ma spełniać. Chcemy postawić na community i na dedykowane programy dla startupów. Programy szyte na miarę specjalnie dla startupów, które dołączą do programu. Trochę więcej o community. To będzie ponad 650 metrów kwadratowych przestrzeni kreatywnej dla was, dla waszych inicjatyw, dla waszych spotkań, waszych hackathonów, waszych spotkań i meetupów, z dość dużym audytorium. Niektórzy twierdzą, że może pomieścić 100 osób, ja uważam, że 150 spokojnie wejdzie. I spełniamy dwa podstawowe warunki, o które zostaliśmy poproszeni przez warszawskie community. Jest piwo i jest kawa po 18, także myślę, że nie zabraknie nam tutaj wspomagaczy do tego, żeby słuchać wspaniałych speakerów. Zapraszam serdecznie was wszystkich do tego, żebyśmy razem tworzyli tą przestrzeń. Jest to dla nas bardzo ważne. Jest bardzo dużo inicjatyw w Warszawie, jest też sporo miejsc, w których można te inicjatywy organizować. Mam nadzieję, że Startberry będzie takim miejscem, w którym chętnie będziecie organizowali swoje eventy, będziecie chętnie zapraszali prelegentów i uczestników do nas. My ze swojej strony obiecujemy również bardzo dobre eventy. Mamy już zaplanowane kilka rzeczy na jesień tego roku, ale program jest cały czas jeszcze formowany. Wiemy, że na pewno będziemy, dzięki współpracy z Microsoftem i z UI-em, z globalnymi brandami, będziemy zapraszali też bardzo fajnych prelegentów. Mamy trochę większe moce dzięki dużym partnerom do tego, żeby zaprosić osoby, które będą potrafiły was zainspirować, przekazać wam swoje doświadczenie i swoją wiedzę z tego, jak współtworzyły startupy. Są rzeczy, którymi chcemy, żeby Startberry od tej części community żyło, czyli startupowe eventy, dostęp do wiedzy technologicznej, do ekspertów, którzy są tutaj z nami, i networking. Ten dostęp do ekspertów to nie tylko ludzie od technologii związani z Microsoftem, to również świetni specjaliści z działów legal i finance i tax z UI-a i ludzie z Senfino, którzy na co dzień zajmują się wytwarzaniem produktów dla naszych klientów. Teraz trzy słowa dosłownie o programie dla startupów. To, tak jak powiedziałem, to będzie program szyty na miarę, dlatego że uważamy, że startupy czy firmy, które chcą się skalować, nie zawsze muszą przechodzić przez cały proces takiego programu i nie ukrywamy, że też łapiąc inspirację i rozmawiając z wami, zauważyliśmy, że są rzeczy, których nie chcecie brać udziału, ale jakby program tego wymaga. Tak? Jeżeli ktoś ma świetnych księgowych, to nie będzie korzystał z wiedzy finansowej, ale potrzebuje wsparcia na przykład technologicznego, czy potrzebuje wsparcia produktowego, to pozostali partnerzy są do dyspozycji. Z drugiej strony bywają też firmy, które na początku swojej drogi nie do końca wiedzą, jak ochronić swoją własność intelektualną, czy jak zarejestrować spółkę, jaka to powinna być spółka. I tutaj gwarantuję wam, że nasi koledzy z EY-a doskonale wiedzą i znają się na swojej pracy, także czerpałbym pełnymi garściami z ich wiedzy. Jakich startupów szukamy i kogo chcemy zaprosić do tego programu?
nie jest to zbytnio, zbytnio niewiadoma, tak? Jak każdy szukamy ludzi z branż IoT, Artificial and Business Intelligence, Cyber Security, VR i AR. W tym mamy kompetencje jako, jako partnerzy StartBerry i w tym chcielibyśmy pomagać firmom się skalować i rosnąć z nami. Partnerzy mają kilka rzeczy do zaoferowania, o których już wcześniej wspomniałem, tak? Od product developmentu po wsparcie w poszukiwaniu finansowania, dostęp do narzędzi, do software'u, do technologii, pomoc technologiczna, pomoc w globalnym skalowaniu się. To, o czym wspominałem wcześniej, globalne brandy mają dużo łatwiej w tym, żeby pomóc wam wyskalować się. Senfino też ma swoją spółkę córkę w Nowym Jorku i tam też mamy kontakty z funduszami VC, z którymi współpracujemy i startupy, które tworzymy tutaj i którym pomagamy chociażby przy Imagine Cup w tym roku, pitchują już w Nowym Jorku przed VC. To mniej więcej tyle. Mam nadzieję, że pogodziłem ze sobą te dwie sprzeczne obietnice. Zapraszam wszystkich na startberry.com, zapraszam do naszego stoiska. Widzę, że trochę nas przetrzebiło, więc after był całkiem fajny. Zapraszam, mamy watę cukrową, która pomoże wam uzupełnić glukozę we krwi. Dzięki wielkie, do usłyszenia i do zobaczenia.